kilka dobrych pomysłów na ulepszenie Minecrafta i dzisiaj chciałbym wam je pokazać. Nowe pomysły na stare itemy, sekretne bazy i wiele, wiele więcej. Oglądaj ten film do końca, a sam się przekonasz. Wow, znudziło ci się normalne walczenie z największym wrogiem każdego Minecraftera, czyli z kurczakami? Mam na to pomysł. Od dzisiaj zamiast walczyć z nimi siekierą, możecie po prostu ją rzucić. Dobra, może nie od dzisiaj, od jutra, nie od przyszłego miesiąca, ale totalnie uważam, że coś takiego powinno być w Minecrafcie. Widzieliście to? Mam możliwość rzucania dwoma itemami. Pierwszy z nich to miecz, dzień dobry, lecimy z tym koksem. A drugi z nich to siekiera. Nie trafiłem, jest źle. Niby prosta funkcja może zmienić walki w Minecrafcie o 180 stopni. I co jak co, ale jestem pewien, że w dobrą stronę. Przeżyłeś, przeżyłeś, przeżyłeś. Rzucanie siekierą i mieczem jest koks. Czy też tak jak ja macie czasami wrażenie, że dodali do tej gry łańcuchy bez żadnego pomysłu? Niby są, służą do dekoracji, ale nic więcej. Nie możemy się ani po nich wspinać, ani nic z tych rzeczy. Ale o tym mówiliśmy w ostatnim odcinku tej serii. Teraz znalazłem dla nich kolejną funkcję. Jak działają smycze w Minecrafcie, wszyscy wiemy. Możemy przyczepić jakieś zwierzę do płotka i jest fajnie. A co gdybyśmy łańcuch też do takiego płotka mogli przyczepić? Ale nie od moba, tylko od płotka do płotka. I tak oto stworzyć przeepickie nowe ogrodzenie. Nie no, nic piękniejszego dzisiaj nie zobaczycie. Właśnie mam w głowie miliony sposobów, na które można to wykorzystać. Na siłę to mogą być dekoracje na święta. I choinkę też można tym ubrać. Piękna, zawsze marzyłem o choince z łańcuchów. Bardzo podoba mi się, że jest październik, a ja ubieram choinkę. Ale w sklepach też już sprzedają świąteczne słodycze, więc ja też mogę. Wow, jaka piękna. Dobra, nie było tematu. Zostańmy przy płotkach. Ta. No piękne rzeczy można z tego stworzyć. Chociaż chyba każdy przyzna, że jeszcze piękniejsze twory można stworzyć jako banery. Tutaj w ogóle można poruszyć wodze wyobraźni. Dzieło sztuki, proszę to przyznać albo wyjść. No, taką jedną rzeczą, której w sumie nigdy nie rozumiałem, jest coś, co wydaje mi się całkiem logiczne. Możliwość połączenia łóżka z banerem. Tak, dokładnie. Każdy baner, który tylko chcecie, plus każde łóżko. Czy to nie jest genialne? Moje życie zmieniłoby się o 180 stopni. Mógłbym w końcu spać w różowo-niebiesko-żółto-zielono-białym łóżku. A to zawsze lepsze od spania w białym łóżku. A jeśli ktoś chce, to bez problemu możemy rozwinąć naszą łóżkową sztukę jeszcze dalej. To zabrzmiało trochę dziwnie. Nieważne, kto by się przejmował. Chciałem napisać na łóżku drzwi, ale to nie jest takie łatwe. Lol, niektóre wzory wyglądają na nim naprawdę dziwnie. A są ich miliony. Można spędzić całą noc na dekorowaniu swojego łóżka zamiast spać. A to brzmi jak genialny pomysł. Jeśli jednak jakimś cudem uda wam się wyspać, to możecie przejść do kolejnego etapu wtajemniczenia. Oto moja nowa tajna baza. Ale tylko nuby zabezpieczyłyby ją wejściem z redstone'a. Znaczy aktualnie to w sumie nie tylko nuby, bo to jest jedyna opcja w Minecrafcie. Także czas to zmienić. To koniec ery redstone'a. Przedstawiam wam tajne drzwi. Oto one są tajne, możecie zastanawiać się, jak je otworzyć. No na przykład tajną pochodnią. Z zewnątrz wygląda całkowicie normalnie, ale gdy tylko ją użyjemy, to otwiera nasze tajne przejście. Czy to nie jest piękne? Item, który trzymam w ręce, działa dokładnie tak samo jak drzwi, ale czym się różni, to tym, że dopasowuje się do bloków, wokół których się znajduje. Gdyby w Minecrafcie były kameleony, które też zmieniają kolor i wypadałby z nich jakiś nowy item albo jakiś eliksir z kameleona, to właśnie z niego można by tworzyć coś takiego. Wiem, że aktualnie w grze to nie ma zbyt dużo sensu, okej? Bo nie da się wytłumaczyć skraftowania takich drzwi. Ale trochę kreatywności, jakiś nowy mobek i myślę, że dałoby się to logicznie wytłumaczyć. W tym modzie jest w ogóle o wiele więcej dziwnych rzeczy. Oto blok, który z jednej strony jest blokiem, a z drugiej szybą. Wydawałoby się to trochę dziwne, ale jak dalej o tym myślę, to to jest kozackie. Chyba się zakochałem. Widzicie, to jest moja tajna baza. Z zewnątrz wygląda tak, a w środku tak. Nie mam pojęcia, jak to się by logicznie wytłumaczyć. Drzwi można zrobić z kameleonem, ale szyb już niekoniecznie. Zostawiam ten pomysł do dalszych dyskusji. A my porozmawiajmy o podróżowaniu. Od jakiegoś czasu Minecraft coraz bardziej staje się grą nastawioną na eksplorację. Nowe biomy, struktury, podziemia. A więc czas najwyższy na plecach podróżnika. Tak, dokładnie, dobrze słyszeliście. Oto odpowiedź na wszystkie potrzeby ludzkości. Plecak, który nie tylko przytrzyma wasze itemy, ale też możecie zatankować w nim lawę i wodę, bo znajdują się w nim dwa pojemniczki. Każdy z nich pomieści cztery wiaderka albo lawę, albo wody. I oczywiście w każdym momencie, w którym będziecie jej potrzebować, możecie tą lawę wylać. Albo wodę, bo właśnie jestem głupi i mówię o lawie, a pokazuję wodę. Oprócz tego w środku znajduje się również crafting. Czy to nie jest piękne? Można craftować nie wychodząc z plecaka. A co najlepsze, nawet jeśli macie full zbroję, to plecak możecie nałożyć i tak. Czy teraz w końcu nie wyglądam jak prawdziwy odkrywca?
co? Dobra, no może idzie, cicho. Gdzieś tu jeszcze była funkcja spania, bo do craftingu było potrzebne łóżko. Jest tu jakaś karimata, wystaje. Halo, ja chcę spać. O, dobra, mam. Jak położymy plecak na ziemię i klikniemy łóżko, to uruchomi się tryb karimaty. Nie wierzę, to istnieje. Teraz jestem już spełniony. Podróżowanie jeszcze nigdy nie było takie proste. Szkoda tylko, że inne rzeczy nie działają tak dobrze. Na przykład farmerstwo. Znaczy działa, trzeba by to przyznać, ale lepiej, gdyby jeszcze trochę usprawnić. A do usprawnienia potrzebuje kilku prostych rzeczy. Rzecz numer jeden, kółko. Tak, koło w Minecrafcie brzmi bardzo źle, ale nie wygląda, jakby łamało logikę wszystkiego. A przynajmniej póki co, bo nie wiadomo, co się stanie, kiedy dodamy do niego jeszcze kilka bloków. Wtedy może zacząć robić się niepokojąco. Dam, da, da, dam. Przedstawiam wam plow. To jest angielska nazwa, nie mam pojęcia, jak nazywa się po polsku. Jest to magiczna machina, na której montujemy co tylko chcemy. Na przykład żelazne motyki, tak jest. I chyba można się już domyślić, co tutaj się stanie. Bierzemy to w tango i lecimy. Czas zaorać cały świat. Dobra, dobra, działa. Nie wierzyłem do ostatniej chwili w to urządzenie, ale jest. I robi dokładnie to, czego się spodziewałem. Co ciekawe, możemy zamontować na nim też inne rzeczy. Na przykład łopatę. Wtedy zamiast pola powstaną ścieżki. Albo nawet siekierę, akurat to nie wiem po co. Ale działa, totalnie nic nie robi, ale istnieje. No dobra. Ale to jeszcze nie wszystko. Teraz do góry dodam skrzynki. I tak właśnie powstanie wóz transportowy. Mieści on dokładnie tyle samo, co duża skrzynka. Tak, żeby nie musieć chodzić na 3 razy po wasze zapasy żelaza. O, wszystko, co do jej włożycie, wyświetla się z tyłu. Ej, to jest dobre. Idealnie może zgrać się z łódkami ze skrzynkami. Łódkom przynosimy swój dobytek drogą morską, a tym na powierzchni, bo tak się składa, że nie umie pływać. O nie, jak ja mam to teraz stąd wyciągnąć? Pomocy, pomocy, to utknęło. Nigdy nie wrzucajcie swoich wozów transportowych pod wodę. To się nie skończy dobrze. A, dzięki. O, rozbity statek, fajnie. Gdzieś tu powinna być w nim skrzynka. O, jest, mamy to. Chwilę, chwilę, chwilę. Co to jest? Głębokomorski naszyjnik, okej. Brzmi źle, ale czy mogę go założyć? Na głowę średnio, tutaj, o, tutaj mogę. Panie naszyjniku, gdzie jesteś? Dobra, nazywa się głębokomorski, to może muszę być w głębokim morzu, żeby się pojawił. Albo też nie on, tylko ogon syreny. O co chodzi, nie byłem na to gotowy. Czy ja właśnie stałem się syreną? Prawdopodobnie tak. Cześć, Dorszo, teraz jestem jednym z twoich. Możemy w końcu wziąć ślub. Jak to się stało, że od pokazywania rzeczy, które powinny być na farmie, trafiłem do posiadania wielkiego syreniego ogonu? Nie wiem i chyba nie chcę wiedzieć. A jak wyjdę z wody, to on zniknie? Uff, czyli to jednak nie na zawsze. Nie, no, no to taki deal to mi pasuje. Syreny powinny być w Minecrafcie. A przynajmniej ich ogony, żebyśmy mogli je założyć. Czy tylko ja przez całe życie miałem wrażenie, że z pająkami jest coś nie tak? Znaczy są, istnieją fajnie, mogą chodzić po ścianach. Albo raczej tylko się wspinać. Prawdziwe pająki powinny móc naprawdę chodzić po ścianach. Tak jak te. Wow, i to nie tylko po ścianach, ale też po sufitach. Nie wiem, czy przypadkiem ze wszystkich rzeczy, które dzisiaj widziałem, ta nie będzie moją ulubioną. Wiem, że to byłoby przerażające, ale i piękne. A nie oszukujmy się, od zawsze powinno tak to działać. Oj, pozdrawiam z krainy śmierci znowu. W jakich warunkach ja pracuję? Dobra, słuchajcie, ta owca mówi wam, żebyście zostawili łapkę w górę, suba i dzwona. O, widzicie, nie macie jednego z tych, więc ucieka. Także zostawcie je właśnie teraz, a my widzimy się jutro w kolejnym odcinku. Siema! Wow, a przed sobą masz właśnie teraz 2 filmy. Ten po prawej to ostatni film, w którym sprawdzałem w Minecrafcie epickie triki z TikToka. I wierz mi lub nie, ale niektóre z nich odwróciły moje minecraftowe życie o 180 stopni. Dlatego wbijaj tam i widzimy się po drugiej stronie. Dobranoc!